jesteśmy w Holandii koło Amersfoortu i mój klient szukał dość długo ładnego Opla Vivaro lub Trafika i tu znaleźliśmy takie auto z 2011 roku z przebiegiem 165 tysięcy, dwulitrowy, długi, z klimatyzacją oczywiście. Wczoraj było oględziny, dzisiaj już tak na szybko zbieramy to auto. Chciałem tylko tak krótko pokazać, że w Holandii można naprawdę kupić bardzo, bardzo ładne Vivaro lub Trafika. Wiadomo, są takie auta zgnojone bardzo, ale można też kupić naprawdę ładne auto. Może nie było tanie, ale ma oryginalny przebieg 165 tysięcy. Nie jest nigdzie, nie ma żadnych wgnieceń, żadnych rys. W środku czysta. Do potwierdzenia kilometrów zawsze w Holandii dostaje się taki wydruk z RDW. I tutaj są kolejki kilometry przeglądu tego auta. Auto kosztowało 5800 netto. Trochę brudne, ma zacieki z wody, ale to nie jest takie odkurzacie. To klient podąża tym autem do Kalisza, bo klient był z Kalisza. Tutaj jeszcze w jakim komisie to było kupowane. Nazwa komisu. Za blisko. No to magły, nie umiem. Czekaj, boś te klucze wziął, gdzie?